no to pójdzie, no, nie? A potem... Witamy serdecznie wszystkich miłośników Starego Audio na naszym kanale Audio Asyl. Dziękujemy bardzo serdecznie za wszystkie subskrypcje oraz komentarze. Do subskrybowania naszego kanału oczywiście zapraszamy Was bardzo serdecznie, abyście byli na bieżąco z naszymi odcinkami, które się teraz nagrywają w Niemczech, bo jest Audio Asyl w terenie ciąg dalszy. Pierwszy film już oczywiście, mam nadzieję, wszyscy oglądali u Kurta, który nam tutaj właśnie prezentował magnetofony Technicsa. A teraz jesteśmy u Tomka, który do tej pory był kamerzystą. A w tej tak chwili... Wypadło tak, tak wypadło, bo nasza szefowa. Kamerzystka, szefowa właśnie tutaj, o, niedysponowana w domu, tylko może nam pokiwać. No, a technologia pozwala nam na to, że nas tu podgląda. I obserwuje, jakie popełniamy błędy. Tak, tak, będzie nas korygować. Więc teraz Olga, czyli żona Tomka, stoi za kamerą. I my będziemy prezentować to, co Tomek zbiera najchętniej i w zasadzie jedyne, czyli marka... No, nie jedyne, bo będzie jeszcze później jeden program, tak, o czymś innym. Ale tak, ale AKI jest jedyny. AKI, jeżeli chodzi o... Jest to, główny cel. Jest główny cel i jedyne, takie, które jest priorytetowe. A więc mamy tutaj postawione dwie wspaniałe wieże, zaraz Wam odsłonię. I jak widzicie... Jedna jest tutaj podłączona już pod wzmacniacz, a druga jeszcze schowana za mną z pięknym napisem. I Tomek będzie nam opowiadał, bo ma jeszcze dużo związanych planów z rozbudową właśnie tej tutaj niższej. No, Olga się już uśmiecha. Ale wszystkie kobiety uśmiechają się, gdy dowiadują się o tym, że to nie jest wszystko, co może zaplanować. Dzieci już nie mogę planować, to niech planuje sprzęt. Także tu mamy wieże i magnetofony wyłącznie z autorewersem. Nie, z tej strony z autorewersem. Tu są normalne. Przepraszam, tak, tu mamy trzygłowicowe. Tu mam trzygłowicowe, a autorewers mamy tam. I oczywiście oddaję głos Tomkowi. Niech wymieni nam tutaj te wszystkie piękne modele i powie, z którego jest najbardziej zadowolony. Najbardziej zadowolony jestem z GX90. To jest ten. Dwa. Są dwa. To jest w sumie jedna seria, bo GX90 jest z serii GX80 i z tej strony jest GX60, ale porozmawiamy później. To jest jedna seria magnetofonów. Najwyższa półka był GX90 z tego modelu. Który mam. Tak jest. Który mam. Jest trzygłowicowy, jest, jest bez autorewersu, z wybieraniem piosenek. Ma automatyczny bias, na pewno. Ma bardzo duży, piękny display. No, co mi się tutaj bardzo podoba, to to, że w tym sprzęcie masz jeszcze folię na klawiszach. To w tym GX52. Tak, tak. GX52 to już jest nowszy model. Jest w tak pięknym stanie, że po prostu poprzedni właściciel kiedyś tam nigdy się nie odważył i nie zdjął folii, co Tomek kontynuuje i również nie zrywa tej folii. Nie, nie, tylko zauważyłem, coś mi się tu nie podobało. Coś tu jest nie tak, że jest folia naklejona. Tak, już jest wszystko tak. I już jest wszystko na ok. To teraz Wam załączymy, żeby dały trochę pokaz muzyczny, a Olga trochę pofilmuje i pokaże, jak pięknie chodzą tutaj te wszystkie wskaźniki. I ja zadam może takie pytanie, Tomek. Przede wszystkim, dlaczego AKI? Dlaczego padło właśnie na AKI-a, a nie na JVC? Czy w pierwszym programie żeśmy na ten temat rozmawiali. No, ale to już było dawno temu. Dawno temu, że no, AKI to tak... Mój tata kiedyś z Niemiec przyniósł
magnetowid Akai i tak już zostało z tym Akaim. Wszyscy zbierają Techniksy, Denony, a ja zbieram Akai. Ale to jednak też jest związane trochę z sentymentem no, do tego, jest... co było kiedyś. Tak jest, oczywiście. Czyli tak jak Kurt powiedział, że u niego Techniks sentymentalnie, no w Polsce w ogóle Techniks jest bardzo sentymentalny i jest chyba najwięcej kolekcjonerów Techniksa. Bo był najbardziej dostępny, Akai było w Polsce w sumie niedostępne. Właśnie. Bardzo mało modeli było Akai w Polsce. Co można powiedzieć o tych magnetofonach? Że najładniej nagrywają. No, pięknie nagrywają, mają głowice szklane, wszystkie, nawet te z autorewersem. Na przykład... Może pokażemy jedną z głowic. O, możemy tutaj wyjąć którąś lampkę. Możemy wyjąć z tego. A Olga podjedzie i sfilmuje to w środku. Tutaj, pokażemy ci, środku co sfilmować. To musisz tak trochę z góry wziąć chyba. No właśnie, tak. Tam jest głowica. Piękna, zresztą chyba Akai miał najładniejsze głowice. No. Na, kaseta nie jest potrzebna. Tutaj... 90 jest strasznie rozbudowana, 80 jest niższym modelem i ona była dedykowana do, mówiąc po klawiszach, to wiadomo do jakiegoś szpulowca. Tak jest. Była cały ten zestaw, bo jest również wzmacniacz z tymi guzikami UC, wydaje mi się 5. I do tego jest też tuner i do tego był dedykowany ten Akai szpulowiec chyba 625 z tymi klawiszami. Tak, zgadza się. Bo ten na przykład jest ciut węższy. Ten jest ciut węższy, też nie wiem dlaczego jest ciut węższy, gdzie powinien mieć normalny wymiar dużej wieży. Ale jest akurat węższy. No o nim nie mogę za dużo powiedzieć, bo to jest od niedawna jest. Ale wiadomo, że ten magnetofon musiał mieć, tak, ale musiał mieć na pewno całą kompletną wieżę, tak. Na pewno było wszystko do niego jest i musiała być cała po prostu węższa. Ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić coś, co nie będzie pasować do całej reszty, bo wszystkie inne, które... Bo mógł sobie kupić magnetofon, dołożyć do innej, a to już nie będzie pasowało, no czyli właśnie, musiał dokupić resztę części. Tak, bo tutaj brakuje mu praktycznie centymetra, nie? To ma fajne, ma tutaj fajny wyświetlacz, jak przełączamy kasety metalowe, chromowe, tu ładnie wyświetla. Mm-hmm. To mają wszystkie z tej serii. Licznik jest zwykły, zielony. No tego by wyszukiwanie, brakuje, mamy memory, mamy powtórkę nagrania, żeby nie cały czas puszczał to samo nagranie. To jest reset akurat do licznika. Nagrywanie ma normalne, ma, zaraz wam coś pokażę, jak poleci następne nagranie. Bo mogę przełączyć na mniejszy wychył i na bardziej dynamiczny, o. Na peka, czyli pik UV. Tutaj jest ręczne dostrajanie. Jeżeli coś jest z nagrywaniem nie tak, można tutaj ręcznie podkręcić potencjometry, żeby kalibracja jest nagrywania. Tu jest monitor, oczywiście wiadomo, że do odczytu i do zapisu. W tej chwili jest włączony na zapis, czyli bez kasety możemy patrzeć, jak się nagrywa. Ma tonkal, automatycznie ścisza. Ma oczywiście oprogramowanie, timera ma. No jest bardzo rozbudowany i chyba sam wiesz, ile waży, bo go podnosiłeś. Tak. Także nie jest lekki, ja go w środku zaglądałem, nie ma miejsca, żeby palec wsadzić. Jest na trzech motorach. Trzy silniki ma. Piękny sprzęt. I no tutaj ostatnio nie miałeś chyba tego jeszcze. Miałem, to już mam od długo. Ale nie stawialiśmy. Nie chwaliłem się. No będę, mam dwa te 90, nie używam, nie będę mówił. 80 jest modelem niższym. Też ma. No, ten jest jak nowy. No ten też. Dolby B tylko ma. Tutaj jest Dolby C. A. No niestety to co mnie troszeczkę smuci, to jest właśnie to, że nie ma tutaj tych liczników elektronicznych. Ale to jest najciekawsze, bo jeden z niższych modeli z tej serii CS. Nie pamiętam jaki numer w tej chwili, ale ja ci go pokazywałem, sobie na tobie zdjęcie. Ma w klapce wyświetlacze, czyli piękny i zegarek ma elektroniczny. No. I nie rozumiem, że to nie było tutaj dołożone. No właśnie nie wiadomo, czy w Akai można się sugerować numery. Właśnie, tak to samo, że dzisiaj rozmawiali na temat Techniksa też. Kurt powiedział, że ten gra lepiej niż ten wyższy model. Tak. No co można o 52 powiedzieć? 52 ma bias, balans. Oczywiście jak to Akai ma podgłaśnianie muzyki, można sobie na słuchawki robić i oczywiście też na wzmacniacz. Ma Dolby B, Dolby C,
filtr do radia, reset, pokazuje w minutach zegar, wyszukiwanie nagrań, memory, też cofanie jak chce do miejsca do miejsca, może w kółko lecieć. I to kasowanie nagrywania. Kasowanie nagrywania. Jeżeli nam się nie podoba, nie podoba w tym miejscu, tak, cofa mi do zera, to nic mi nie. Właśnie i to, co mi się w Akaju właśnie podoba, to jest, to są funkcje takie, które żadne inne magnetofony nie miały tego. Żeby przy pomocy jednego klawisza cofnąć sobie utwór do też ja się właśnie, ostatniego miejsca nagrywania. Też tak mówisz o materiał, zobacz, ma też kalibrację nagrywania, bo Mobavias, tak, zgadza się. Pomyliły mi się modele, przepraszam. Ale chciałem zrobić w najbliższym czasie odcinek właśnie na temat wyższych modeli magnetofonów. To powiem Ci, że Akai naprawdę robił inne rzeczy, nie? Te, które inni jakby nie rozwijali dalej tej technologii. Zmieniali swoje modele, ale nie było takich wygodnych funkcji, jak właśnie Akai proponuje dla użytkownika. Tak, ale też w Akaiku jest problem taki, że ktoś, tak jak ja, się upadł na srebrny kolor. Jest ciężko zdobyć. To jest cud, że ten magnetofon jest srebrny. One normalnie były czarne. Bo on w zasadzie jest taki trochę złoty. On jest taki, powiedzmy, szampański. I to jest zupełnie inny kolor. Nie śmiało będzie, to jest model 52, czyli był 62 musiał być i musiał być 92. Bo jest 63 i jest 93 i 73. I 93 z tego, co ja słyszałem opinie ludzi i osobiście co słyszałem magnetofon, bo wiem kto ma, i ma 95 i 93, to 93 gra lepiej. Różnica polega na tym, że on jest też taki niski, bo AKI 95 jest wysoki, a ten jest o wiele niższy. I ma w sumie takie same funkcje i gra inaczej. Zresztą z nich każdy jeden gra inaczej, jakby włożyliśmy kasetę. Tylko można porównywać, powiedzmy, 90 z 80, bo z tej strony tu gra każdy inaczej. Zupełnie inaczej odtwarzają, mają zupełnie inny system, jak są głowice. No tak, ale niestety ze względu na to, że i trochę brak czasu, i chociaż jakbyśmy się mocno uparli, moglibyśmy włączyć tą kasetę po kolei, aczkolwiek no, czy damy radę to przedstawić, czy będzie tą różnicę słuchać, to nie wiem. W każdym razie możesz wspomnieć, że zanim przejdziemy do następnej serii, to z tymi kolumnami, bo też trochę walczyłeś. Walczyłem z tymi kolumnami wieczorami, jak Olga chodziła spać w garażu, były rozebrane, też oczywiście też nie grały, też były kable przelutowywane. Na dwa kwadrat dostały wszędzie kable od wejścia do wyjścia. Wszystko się zmieniło. Wygłuszyłem je troszkę. No dobra, jest tutaj błąd, bo są te membrany lekko powgniatane, ale grają rewelacyjnie, także naprawdę uważam, że mieliśmy dzisiaj okazję posłuchać. Tak. Jest to naprawdę. Bas nie jest oryginalny, to wiem na pewno, bo bas jest z innej firmy. Mój kolega Grzegorz bardzo by chciał mieć ten bas, ale niestety jak posłuchałem jak gra, to już mi nie dam. Gdzie się usłyszałeś, będziesz montował ten film, także nadzieja prysła. Nadzieja prysła. Wyjmiemy kasety oczywiście. Oczywiście klapka jest też elektryczna i to jest piękne, co dzisiaj powiedział kolega nam, że nie ma żadnej takich pięknych klapek jak ma Technics. A niestety dzisiaj popatrzyłem na tego, no i też ma wysokopołyskową klapkę, pięknie wkręcaną na śrubki, Jak Sony. Sony i jak te jego tam niektóre techniki. To przejdziemy tutaj i znowu pobawimy się elektryką, bo możemy, mamy ten luksus. No, przewijanie włączyłeś. Tak, bo się, żeby muzyka ruszyła. Dajmy mu chwilę pomęczyć się. Powiem Ci szczerze, że teraz przy tym podłączeniu możemy zejść z kasetą niżej i będziemy odtwarzać każdą po kolei. Tak, zobaczymy, czy będzie tego magnetofonu, bo... A, bo on jest... Ten jest... Nie jest... Ten jest jako części zamienne do tego modelu, co w Warszawie jest. Tak. Jest identyczny w Warszawie,
Ale do mrugania? Do mrugania jest dobry. Idealnie, nie? Ale mogę też panu trochę tam opowiedzieć. A więc startuj. GX90R. 70R, przepraszam. 70R. Z autorewersem, głowica obrotowa, posiada system Dolby B, Dolby C, DBX, filter. Pickup można zmieniać. Regulacja nagrywania jest pokazywana tu na tym monitorze. Tutaj jest taki mały display. Wyświetlacz też pracuje w minutach. Ma autorewers i autorewers bardzo szybko działa. Już leci, ale akurat nie ma nic nagrane z tamtej strony. Klapka elektryczna, kasowanie licznika, wyszukiwanie piosenek, całkowite szukanie, można też to wybierać nagrania, które chciałoby się posłuchać, trzeba dwa razy guzik nawrócić. Mhm. Możemy zjechać dalej, niżej. GX-R55. Niby niższy model, ale tu w klapce na słuchawki, na mikrofony wyjście. Klapka jest zwykła, otwierana. Co ma? Ma programator taki sam jak GX-66R. Czyli mają te dwa magnące, że są wspólnego. Nagrywanie jest też klawiszowe. Można zaprogramować, że puszcza po 15 sekund lub 120 sekund każde nagranie. I można jak w CD zaprogramować, bo to próbowałem na tamtym magnetofonie, że puszcza pierwsze, siódme, ósme, dziewiąte, które nagranie sobie człowiek życzy. I tu jest głowica również obrotowa. Tutaj mamy młodszego brata GX66R, którego posiada Roman. Nie ma tego programatora, który się tutaj znajduje, który Roman ma w swoim GX66. Jest również z autorewersem. Nie ma licznika elektronicznego, wyświetlacza. Ma Dolby B i C, którego nie ma C, Romana magnetofon. Tak. Poza tym są wszystkie funkcje te same. Poszukiwanie piosenek, oczywiście memory, czasówka jest tak samo. Ciekawostkę pokażę wam zaraz głowicę, bo te dwa magnetofony mają takie same głowice. A właśnie, tak, czyli możemy zatrzymać. Zatrzymuję. Zatrzymamy tutaj również. Wyjmiemy kasetę tą i tą. Tak ja jest. Wzdejmę klapki. Tak, a Olga? Olga podejdzie. Proszę. Tak, i tu są mamy to głowice trzypasmowe, która się przesuwa do przodu lub do tyłu. Czyli do ustawiania kanałów jest więcej potencjometrów. Domyśliłem się to po jakimś czasie, jak zacząłem ustawiać GX tego 70 na dole. Poczekaj, czy idzie go włączyć bez kasety? Idzie. Idzie. I tak, czyli teraz jakbyśmy filmowali głowicę, to ona się przesuwa. To będzie widać, jak ona pracuje. O właśnie. Oczywiście jest na dwóch wałkach. Tak samo działa ten. Ten jest wolniejszy. Tak, ale on obniża tutaj. A ten? Ten od razu przesuwa. Tak, tak. Ten jest szybszy, zdecydowanie szybszy. Czyli to jest w ten sposób. No teraz zwariował. To jest ta klapka? Tak, załóż klapeczkę. Będzie ładnie wyglądać, bo tak to... Ciekawostką między tymi dwoma magnetofonami, jaka jest jeszcze, powiedzmy, to samo, że posiadają te same wskaźniki, tylko tak, że tutaj nie ma funkcji nagrywania na zewnątrz, tylko funkcja nagrywania jest tutaj. I to jest to piękne. I tutaj mamy przełączanie na metal. Tutaj się to wszystko zmienia. Tu mamy też pokazane, że w którą stronę leci płyta. Robimy oczywiście głośniej. I mam filtry. Możemy wszystko wyłączyć i gra w ten sposób. To jest do serii GX90. No, oczywiście timer. Mm-hmm. Ale to jest, ale to jest bardzo ładny, bardzo ładny bajerek. Tak, to jest tutaj. To, te wycięte otwory są ładnie stylizowane. Tak, tak. To jest naprawdę cudowny sprzęt. No i mamy jednego z najstarszych magnetofonów z autorewersem firmy AKI. To jest magnetofon GX, tamtam, GXC, czekaj, coś masz puszone, mocniejsze na luzie.
GXC730, był model CS732 i model GXC735D. I teraz Państwu pokażę różnicę podczas odsłuchiwania, znaczy nie możemy pozwolić, jest jedna strona nagrana, jaka jest, 30 sekund było tak pokazane, że widać, że głowica jest źle ustawiona, bo ona też jest 3-kanałowa. Ma 3 ścieżki i to można oczywiście też pokazać. Teraz nie pamiętam, jak tu się tą nim ściągało. Ale widać, jest mniej więcej ta sama głowica i też jest oczywiście na dwóch rolkach. Chodzi. To jest taka ciekawostka, mogę pokazać, jak chodzi ta głowica. I przerzuci ją na drugą stronę. Widać, że ona się przesuwa, a nie jak wyżej zaprezentowany magnetofonie, który mogę też zaprezentować. Którym głowica jest... Powiedz, jak Olga? Którym głowica jest obrotowa, ona się obraca, może tego nie będzie zauważyć. Nie, widać, widać. Ona się obraca. W tych dwóch jest obrotowa, a w tym nie. No i teraz jest pytanie, które oczywiście padnie na pewno, bo chłopaki sobie pogadali, ale nie powiedzieli, który gra najlepiej. Och, no to jest w sumie tak naprawdę... Aga, tam słyszysz nas dobrze? Który gra najlepiej? Będzie problem? Czemu? Nie słyszę bardzo dobrze. Nie? Patrzy się, ten gra tak ładnie ciepło. 90 gra bardzo ładnie ciepło. Oczywiście to jest już zawsze 70 ma mikrofon. No u mnie w domu, powiem szczerze, 66. Znaczy ja do tego nawet nikt nie zaglądał jeszcze, tak, że może trzeba kondensator zmienić, może coś trzeba zrobić. Ten ma, o proszę, klapkę urwaną, ale to jest tylko na części zamienne. No tak, ale ty na szczęście nie potrzebujesz głowicy, więc nie, głowicy nie potrzebuje, głowica zostaje, całe sprzętowanie zostaje, potrzebuje tylko silnik jeden z niego, bo jest spalony. Ale tamten, który mam, jest choć z jednej strony to powiem Ci, że to strasznie jest szlachtować, no, rozbierać. Tak, no ale tak, no, trzeba myśl... ratować, żeby coś chodziło. No tak, ale ta myśl jak nie do mnie dociera, że będziesz go no, jakby na części dawał, no jest to... On nie wygląda na takiego, który musiałby dokonać żywota. No, tak, aha, 730, zapomniałem powiedzieć jeszcze, że też ma, jak na 77 rok ma memory, ma Dolby. Ma wyjście na mikrofon, ma chrom, żelazo, nośnik niski, wysoki. Również no i limiter ma. Limiter ma. Zabezpiecza przed przesterowaniem. Tutaj oczywiście też się świeci, jak jest przesterowanie. Coś zrobiłem? Nie, skończył się otwór. Jak jest przesterowanie, to się zapala. Tak level. Pięknie się zapala, oczywiście dioda przy tym, przy nagrywaniu. Nie no, ten jest piękny, to nie ma co ukrywać, że... To była pierwsza rzecz, którą kupiłem. Od tego się zaczęło. Później trzeba druga paczka. A potem paczki goniły się. Potem paczki już nie przychodzą teraz. Dzisiaj do Kurta przyszły 3. No, do Kurta dzisiaj przyszły 3 paczki. No. Jakie dwie? Jak jeszcze raz? No, wnieś do góry. Nie wniosę. A ile? 3 paczki. O kurier, nie wiem, przeszczęśliwy. Ale z wyświetlaczy muszę powiedzieć, że piękny wyświetlacz ma ten 44, który jest magnetofonem uniwersalnym, tak jak 66. One były dedykowane do każdej jednej wieży, dlatego mają inne klawisze i inne wyświetlacze. Ale on jest do 77 też dedykowany w specjalności, bo mają te same wyświetlacze. Tak, 747 i 77. Co jest ciekawostką, jest różnica pomiędzy tym magnetofonem a tym, chyba z 4 lata. Ale wszystkie mają te same guziki, czyli to się nie zmieniło przez powiedzmy ileś lat, bo to jest konstrukcja z 78 roku, a wyszedł dopiero w 81. Aha! Tak, to przeczytałem na stronie Akai. No to nieźle, to długo trwało. No długo trwało i jeszcze jest model GXF95, ale jest nie do zapłacenia, to był pierwszy magnetofon firmy AKI, który jest kompletnie skomputeryzowany. Czyli ma dwa biasy podobno, ja Ci to potem pokażę Ci z opisem.
jak wygląda. Piękna klapka, klapka jest szklana, klapka jest metalowa, czyli jak go zamykasz, on się cały zamyka, wygląda jak magnetowid. Jakbyś ten magnetowid zamknął kompletnie, nie ma nic. Nie widać nic, że to jest magnetowid. No ale cena jest na cena jest zaporowa. Zaporowa cena, także żona obiecała, że mi kupi na gwiazdkę. Na gwiazdkę. Czy muszę się zejść? Kochanie, kiszkę, albo kiszkę. Wyjazd na narty, albo prezent dla mnie, musisz się zastanowić. Narty są niebezpieczne. No możemy się pochwalić, że to jeszcze nie jest dzisiaj koniec dzisiejszego kręcenia. Będziemy musieli tu zmienić atmosferę później. Tak, tak. Poprzestawiasz. Bo mamy niespodziankę. Niespodziankę. A ja mam też dla Ciebie niespodziankę. No czekaj. Dobrze, że się przypomniał. Nie wiem, o co chodzi. Jestem zaskoczony. Ale w każdym razie no, robi na mnie to ogromne wrażenie. Taką sprzęty. Małą niespodziankę masz. O kurs, w idealnym stanie. Telefonkiem w idealnym stanie, słuchajcie. Bajazzo CR2000 z całą anteną. To jest niesamowite. Moje ukochane bomboksy. No, taki malutki, starutki, z oryginalną kasetą w środku, która była... Tam tak to się klapkę przylatuje. Kaseta jest stara, zobacz sobie, stara kaseta jak ten magnetofon. No, na pewno. Paski musisz na pewno pozmieniać. To normalne, ale zobaczmy co to jest. Jeden etwas, patrz. Co, dla każdego coś. No, to są też jakieś guziczki z tyłu, których ja nie mam pojęcia. A, to jest ten, do mikrofonu, żeby można było miksować muzykę. Wyjścia masz tutaj jakieś, tu masz też tu jeszcze jedno wyjście. No kurde, powiem Ci, że... Coś tobie pokażę, zdej mi klapkę, zdej mi klapkę. Którą klapkę? A jak się ją zdejmuje? Aha, tutaj przekręcić, tak? I ona powinna wyjść. Ma nawet oryginalne do baterii. A, ruloniki. Zobacz sobie, w życiu baterii nie było w środku. Nie, w życiu nie było. Jest tak czysto, że można by, jak to się mówiło, w samochodzie jeść z podłogi. Znaczy się, ja go wziąłem, dostałem, stał w warsztacie samochodowym, więc poświęciłem, żeby go wyczyścić, tylko trochę czasu. Aha. Ale wszystko działa, oprócz magnetofonu. Radio gra pięknie. Masz dwie skalę, góra i dół, tak. To też możesz powiedzieć, bo... to jest do chowania kabla raczej. Tak jest, tak jest. Ja przykręciłem o jedno za duże, za daleko. Za daleko i teraz... Dlatego to wypadło. Nie, to musi być tu. To musi być raczej tak. O, patrz, dwóch wariatów. Nie, tu, o, teraz. O. Tu najpierw trzeba włożyć tu. I teraz tu. Przekręcić. I to przekręcić, teraz trzymają się obydwie. A ja przekręciłem całość. Tak. No ładny, możesz sobie go... Nie, klawisze też piękne, fajne są. Bo powiem Ci szczerze, że właśnie te bajeranckie klawisze tutaj, z przodu, no to telefonkę sobie to nieźle wymyślił. Bo zawsze były od góry gdzieś. Nawet ma licznik. No. Wyzerowany. No, tak. Czyli zerowanie licznika działa. Działa. Licznik może nie działać, ale zerowanie pasek działa. Pasek na pewno. No tak, oczywiście. Skala chodzi. Chociaż nie, powiem Ci, pasek, jak otworzymy tutaj, to widać, że pasek ale jest cały. Ale on coś nie tak, ma chyba jeszcze możliwość. Nie, no mi chodzi o to, że pasek od silnika pewnie jest rozciągnięty, ale jak zawsze powiem Wam, pasek od licznika jest cały. Czyli rozpuścił się jak zawsze tylko ten pasek, który powodował uszkodzenie sprzętu. I to, popatrząc na ten przód, jak popatrzę na tą klapkę i tutaj na to, tak bym widział MK232. No, mikrofon Grundig, nie? Tak. Piękny. Dziękuję Tomek bardzo. No. Świetny prezent. Nie ma za co. Także tych bomboksów... Prezentów jest więcej, rozpakujesz Aga, w Polsce, bo się nie ma tak zobacz, bo Ty tam obserwujesz cichaczem. Dziękujemy, super. Kolejny bomboksik do... naszej kolekcji bomboksów. Także Akaje, zbierajcie Akaje, chociaż może nie powinniśmy ludzi zachęcać do zbierania Akaje, bo ceny pójdą w górę. Czym więcej chętnych na Akaja, tym ceny drastycznie idą w górę, więc może nie będziemy do tego zachęcać, ale oczywiście jeżeli macie, to nie wyrzucajcie przynajmniej. Tomek przyjmie z każdego Akaja. Tak? A żona mi powie, poszukaj sobie mieszkanie. Teraz jest duży latem. No na pewno jeszcze zrobimy 2-3 programy u mnie, bo jeszcze są parę rzeczy, kolumny są w naprawie, Grundiga, kostki. Tak jest.
kompletnej renowacji, jest jeden magnetofon w renowacji, jeszcze jest jedna wieża AKI, którą pokażemy później. Mhm. No i zrobimy takie porównanie trzech sprzętów i tak pokażę Wam niespodziankę jeszcze, ale to w programie. Jest to polskie, ale przerobione. No właśnie, tak. To i to pokażemy. Tak, czyli teraz się żegnamy. I dziękujemy bardzo za oglądanie naszego kanału, za subskrypcję, za to, że jesteście z nami. I oczywiście zapraszamy na naszą stronę internetową vehikulmyślczasu.com, gdzie znajdziecie wszystkie nasze eksponaty na naszej stronie. Jak również dziękujemy za wspieranie naszej zrzutki na Muzeum Stacjonarne i do zobaczenia w kolejnym odcinku. We'll be right back.